W poprzednim filmie mówiliśmy o mnożeniu razy 10, teraz porozmawiamy o dzieleniu przez 10. Dzielenie przez 10 rządzi się pewnymi regułami, które zaraz postaramy się odkryć. Spróbujemy też sprawdzić, jak dzielenie przez 10 powiązane jest z mnożeniem razy 10. Zacznijmy od czegoś prostego na przykład 30 podzielone przez 10. Jeden ze sposobów podejścia do takiego dzielenia to sprawdzenie, ile grup 10elementowych mieści się w 30. Dzielimy 30 na grupy po 10 w każdej i sprawdzamy, ile takich grup otrzymamy. Pierwsza grupa dziesięcioelementowa to 10. Do 30 jeszcze daleko, więc sprawdzamy dalej. Druga grupa dziesięcioelementowa to razem z pierwszą 20. Dwie grupy już się zmieściły, ale jeszcze mamy miejsce na więcej, więc sprawdzamy dalej. Plus trzecia grupa dziesięcioelementowa to razem trzy grupy 10 plus 10 plus 10 to razem 30. W 30 mieszczą się trzy grupy dziesięcioelementowe, czyli 30 podzielone przez 10 równa się 3. Inny przykład. 110 podzielone przez 10. Znowu sprawdźmy, ile grup 10 elementowych mieści się w 110. Pierwsza grupa to 10, druga to razem z pierwszą 20, trzecia to 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Tyle grup 10 elementowych mieści się w 110. Policzmy w takim razie, ile ich jest. Jedna grupa, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Czyli 110 podzielone przez 10 równa się 11. W 110 grup dziesięcio elementowych mieści się 11. Przyjrzyjmy się teraz tym dwóm działaniom i spróbujmy znaleźć w nich jakiś powtarzający się schemat związany z dzieleniem, wspólny dla obydwu tych działań. 30 podzielone przez 10 równa się 3, 110 podzielone przez 10 równa się 11. Wspólne jest oczywiście to, że tu i tu występuje dziesiątka, bo w obydwu przypadkach dzielimy przez 10, i wspólne jest też to, że wynik dzielenia to liczba, którą dzielimy przez 10, ale bez tego zera na końcu. Tu mamy 30, skreślamy 0 i wynikiem dzielenia 30 przez 10 jest trójka. Jeżeli skreślimy 0, to tu i tu występuje liczba 3. Tak samo w drugim przypadku. Jeżeli skreślimy to 0, to tu i tu występuje liczba 11. W poprzednim filmie mówiliśmy o mnożeniu razy 10 i tam sytuacja była odwrotna. 2 razy 10 to 2 i dopisane na końcu po prawej stronie 0, czyli 20. Dwójkę przypisujemy i dopisujemy 0. Tak samo było w przypadku mnożenia 13 razy 10, 13 i dopisane 0 to 130. Czyli jeżeli mnożymy liczbę całkowitą razy 10, to do tej liczby możemy dopisać 0 na końcu po prawej i otrzymamy w ten sposób wynik mnożenia. Jeżeli dzielimy liczbę całkowitą przez 10, Możemy skreślić 0, to 0, które występuje na końcu liczby, którą dzielimy przez 10, i to, co nam zostanie, to jest wynik dzielenia. Warunkiem zastosowania takiego schematu dzielenia przez 10 jest oczywiście to, że na końcu liczby, którą dzielimy, występuje 0. Jeżeli go nie ma, to musimy ten sam pomysł zastosować w trochę inny sposób, ale o tym powiemy w innym filmie. Podzielmy jeszcze jedną liczbę przez 10, na przykład 7000 podzielone przez 10. Zastosujmy od razu schemat, o którym mówiliśmy przed chwilą, już bez sprawdzania ile grup dziesięcio elementowych się zmieści. Skreślamy 0 i to co zostaje zapisujemy jako wynik. Czyli 7000 podzielone przez 10 równa się 700. W liczbie 7000 liczba 10 mieści się 700 razy. Teraz zróbmy coś innego. Przyjrzyjmy się jak działa dzielenie przez 10 z punktu widzenia wartości miejsc dziesiętnych. Skorzystamy z tej samej tabeli co w poprzednim filmie. Podzielmy jeszcze raz 30 przez 10. Wiemy już, że wynikiem takiego dzielenia jest 3. 3, czyli 3 jedności. Jeżeli zapiszemy w tej tabeli 3 jedności, to widać, że podczas dzielenia trójka przesunęła się o jedno miejsce dziesiętne w prawo, w stronę mniejszych wartości. Tak naprawdę 0 również przesunęło się o jedno miejsce dziesiętne w prawo, ale tutaj po jednościach z prawej strony mamy przecinek, a po nim dziesiąte części jedności. A 0 po przecinku, jeżeli nie ma dalej żadnych cyfr, możemy w zapisie dziesiętnym pominąć, bo 3,0 i 3 to dokładnie to samo. Wynikiem dzielenia 3 dziesiątek przez 10 są 3 jedności. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. 7000. Podzielone przez 10, czyli 7 w kolumnie tysięcy, 0 setek, 0 dziesiątek i 0 jedności, podzielone przez 10, wszystkie cyfry dzielonej przez 10 liczby całkowitej przesuwają się o jedno miejsce dziesiętne w prawo. 7 tysięcy to po podzieleniu przez 10 7 setek. 0 setek to 0 dziesiątek, 0 dziesiątek to 0 jedności, 0 jedności. To 0, które ląduje po prawej stronie przecinka i oznacza 0, dziesiątych części jedności. Jeżeli go nie zapiszemy, to niczego to nie zmieni. 7000 podzielone przez 10 to 700. Może jeszcze ostatni szybki przykład. Chyba już wiecie o co chodzi. 630 podzielone przez 10. Wszystkie cyfry przesuwamy o jedno miejsce dziesiętne w prawo. 600 staje się 6 dziesiątkami. 3 dziesiątki to będą 3 jedności. 0 jedności znajdzie się po przecinku i będzie oznaczać 0 dziesiątych części jedności. I w takim przypadku jak ten możemy je w zapisie pominąć. 63 i 63,0 to to samo. Czyli według poprzedniego schematu 630 podzielone przez 10 to 63. Możemy otrzymać liczbę 63 w wyniku skreślenia ostatniego zera w liczbie, którą dzielimy przez 10. 630 podzielone przez 10 to 6 dziesiątek i 3 jedności. Możemy wynik takiego dzielenia otrzymać przesuwając wszystkie cyfry o jedno miejsce dziesiętne w prawo. Albo jak na początku filmu 630 podzielone przez 10 to 63, bo w 630 grup dziesięcio elementowych mieści się 63.